No i siema, witam was w kolejnym odcinku na kanale i w kolejnym odcinku z serii cotygodniowych nowości, no ze studia SCS Software, i w dzisiejszym odcinku zobaczycie 3 nowe nowości dotyczące i ETS-a i ATS-a. Bez przedłużenia przypominam o zostawieniu łapeczki w górę oraz subika na kanale. Zapraszam was również na naszego Discorda, do którego linka będziecie mieli dostępnego w opisie, a teraz już bez przedłużania lecimy. No to pierwszym postem tutaj moim zdaniem najważniejszym w tym odcinku jest post dotyczący aktualizacji 1.42, która już oficjalnie wyszła, nie jest już to public beta ani beta zamknięta, tylko po prostu jest to jako pełna wersja. No i zobaczymy teraz, co się zmieniło, i w sumie jedyną taką najważniejszą rzeczą właśnie w tej aktualizacji, bo jest to taka trochę mała aktualizacja, no trzeba tak powiedzieć, no to jest generalnie wsparcie konwoju modami, czyli od tej pory można do multiplayera od SCS-ów używać różnych modów. Na razie jeszcze nie zwiększyli ani nic nie pisali o zwiększeniu po prostu limitu ludzi, na razie tylko na jednej sesji może jeździć do 8 osób, no ale jeśli chodzi o te mody, to ja tutaj dużo wam mówić nie będę, bo ja wam już ostatnio to tłumaczyłem, myślę, że osoby, które i tak się tym interesują, i tak wiedzą. W skrócie to po prostu mówię, można wrzucać mody na swoje serwery i może ktoś wejść na ten serwer i z wami na jakichś modach pojeździć. Działają na pewno różne mapki, działają na przykład mody na trafik, no po prostu wszystko w sumie działa, każdy praktycznie mod, który jest do aktualnej wersji przystosowany. No i oczywiście jak ktoś wchodzi na sesję i na tej sesji są wymagane mody, jeśli ta osoba tych modów nie ma, a te mody są dostępne na Steam Workshopie, to będzie mógł sobie po prostu przez przeglądarkę w grze jakby zainstalować te mody. Też tutaj w wyszukiwaniu różnych serwerów będzie widać, czy jakiś serwer posiada mody, czy nie. No i w sumie tyle, jeśli chodzi o ten post, tutaj nic ważniejszego nie ma. W sumie jeszcze jest jedna rzecz, o której tak w skrócie powiem. O, tutaj w ogóle teraz przeczytałem, że maksymalnie 70 modów na razie można używać na sesji. No ale odnośnie jeszcze tutaj tej aktualizacji, to też ostatnio wam mówiłem, że wprowadzili tutaj nowy Force Feedback właśnie do ETS-a. W skrócie, bo to jest trudne do wytłumaczenia i tak nie zrozumiecie, bo no, trudno jest to wytłumaczyć, musielibyście to przeczytać, a najlepiej jeszcze z poprzedniego tygodnia post, w którym to dokładnie wytłumaczyli. W skrócie najlepiej teraz, jak ktoś gra na kierownicy i ma włączony ten force feedback, czyli takie oddziaływanie, w sensie, że jak najedziecie na krawędzi, to wam kierownica zacznie się ruszać, na przykład to, no to po prostu zresetujcie sobie te ustawienia, nie mają ustawienia być tak na pół suwaka, tylko jakoś inaczej mają być, no mówię, po prostu zresetujcie te ustawienia, żeby było dobrze. No i w sumie tyle, jeśli chodzi o ten post. Lecimy teraz dalej do DLC Heart of Russia, no i tutaj post jest o różnych nowych prefabach właśnie w tym DLC. Przypominam, na razie jeszcze nie ma podanej daty, kiedy te DLC wyjdzie, ale myślę, że już w tym roku raczej się nie wyrobią. No jeśli chodzi o ten post, to tutaj jak widzicie będą pokazane różne prefaby, a prefaby głównie dotyczące przemysłu, a dokładnie jeszcze odnośnie zboża, czyli w sumie takiego trochę rolniczego przemysłu. Młyny, o tak, młyny zbożowe to się nazywa. Tutaj ja raczej dużo o tym mówić nie będę, bo wystarczy się przyjrzeć, ale chciałem wam wspomnieć o, żebyście zobaczyli sobie, jak ładnie wykonane są te wszystkie prefaby tutaj. Zobaczcie, w sensie przypomnijcie sobie mniej więcej, jak prefaby wyglądały różnych rzeczy, na przykład na DLC Goinkis, czy Skandynawia, czy na przykład Italia. No to tamte prefaby były bardzo proste, czyli po prostu jak była jakaś rura, to szła jakaś rura i ewentualnie jeszcze jedna taka mała, nie wiem jak to się nazywa, taka podpórka różna, tak jak tutaj widzicie. Nie było jakoś to bardzo realnie zrobione, to po pierwsze, i też nie było jakoś dużo modeli napchany w jeden model, nie wiem jak wam to powiedzieć. A zobaczcie, że tutaj już są dużo staranniej wykonane te wszystkie modele, bo oprócz tego, że idzie jakaś rura, czy jakaś tam syp po prostu, to zobaczcie, że obok tego idą jakieś rusztowania, więc bardzo fajnie jest to wykonane, bardzo dużo na pewno detali jest tutaj zachowanych. Ja tutaj, jak ja na te zdjęcia patrzyłem, to mi się przypomniało DLC Black Sea. Jak tam będziecie jeździli sobie po DLC Black Sea, to zobaczcie sobie na przykład połączenia, szczególnie na landówkach. Zobaczcie, że nie tylko wzdłuż drogi na tych słupach są powieszone te wszystkie linie, ale od tych słupów jeszcze odchodzą linie do domów i te domy są połączone, więc zobaczcie, że tutaj SCS coraz bardziej zwraca uwagę na różne mniejsze i większe detale. No jeśli chodzi o ten tutaj post, to chyba na tyle, no jest to mega ładnie wykonane, bardzo fajnie to wygląda. Wiele tutaj nam nie powiedzieli, oprócz tego, że pokazali te zdjęcia, no ale w sumie tyle, jeśli o to chodzi. No tutaj chyba najbardziej widać, jak bardzo te modele są teraz złożone. No dobra, no to w sumie tyle, jeśli chodzi o ten post. Idziemy teraz do ostatniego posta, no i ostatni post jest o rocznicy ETS-a, czyli o 9. dokładnie rocznicy, jak tutaj widzicie. W skrócie tutaj ostatnio robili jakiś tam event, o którym nawet mówiłem, bo tutaj jakaś osoba w studiu SCS zrobiła taki plakat i wydrukowali oni 5 plakatów, w tym 3 plakaty rozdali społeczności. No tutaj tak wygląda ten plakat, jak wydrukowali. No i generalnie był konkurs, żeby zrobić zdjęcia tego nowego Renault, które wyszło tam chyba w kwietniu czy tam maju, z tego co pamiętam. No i właśnie tutaj, tak jak tutaj jest napisane, 3 z tych 5 zdjęć będą rozdawali społeczności, w sensie już rozdali. No i tutaj możecie zobaczyć sobie zdjęcia osób, które wygrały ten konkurs. No to pierwszą osobą jest tutaj jakiś, nie będę ników czytał, bo to w sumie jest nieważne, pooglądamy sobie zdjęcia. To jest spoko wykonane, ale na 1000% było to przez jakiś program przerabiane, bo zobaczcie, że ta cała grafika z tyłu jest taka trochę nie tylko rozmazana, ale też taka inna, no nie wiem jak wam powiedzieć, ale na pewno to było przerabiane, ale bardzo fajne zdjęcie, ładnie to wygląda. Drugim zdjęciem jest coś takiego i z tego co mi się wydaje, jest to gdzieś przy granicy turecko-bułgarskiej, bo generalnie tam było bardzo dużo flag tych, no po prostu Turcji. Spoko zdjęcie wykonane, fajnie to wygląda. No i tutaj jeszcze jest jedno zdjęcie tutaj jakiejś osoby, która zrobiła ładne malowanie, ale w sumie nie wiem czemu to zdjęcie wygrało konkurs, nie jest jakoś mega ładnie zrobione, w sensie sam zestaw jest spoko, ale zdjęcie nie jest jakoś mega ładnie. Tutaj jeszcze są jakieś inne zdjęcia wyróżnione, które nie wygrały konkursu, ale też były w jakiś sposób fajne czy coś. O, to jest mega fajne zdjęcie. No i w sumie tyle, jeśli chodzi o ten post, o ten odcinek nawet. Dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka. Przypominam o zostawieniu łapeczki w górę oraz subika na kanale. Zapraszam was również na naszego Discorda, do którego linka macie w opisie. W dzisiejszym dniu też spróbuję do godziny 20, ale na pewno dzisiaj pojawi się post odnośnie nowych odcinków, i nowych live'ów na następny tydzień. Dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka. Do następnego, siema, no i cześć!